telewizji. To był rok 1978. Edward miał już właściwie za sobą wszystko to, z czego dziś jest znany w bibliotekach i czytelnikom. Była cała jaskra. Się mu dobrze wtedy wyszło. I właściwie jego książek ciągle brakowało w bibliotekach. Pamiętam, mówi, że go zaszczuwają, że mu żyć nie dają, że koniecznie musi się stamtąd wynieść. Przyjechałem z nim tu do Siemian. Wtedy tu biblioteka była w klubie rolnika, tam gdzie ludzie przychodzili i na piwo, i na kawę, i na pograć tam w warcabę. I biblioteka była kątem. Tu mieliśmy spotkanie autorskie Edwarda. On porozmawiał, poopowiadał, pograł na gitarze ludziom. I na koniec, jak poszliśmy wzdłuż jeziora, już to był chyba grudzień, bo jezioro było przymarznięte. Mówi, że tu bym chciał zostać, tu bym chciał mieszkać. Pół etatu, tam 2 czy 3 tysiące, nieważne, dałbym sobie. Studentką polonistyki Zytą Anną Bartkowską, używającą później pseudonimu pisarskiego Zyta Oryszyn. Właśnie do tego pokoju przeszło 20 lat temu, późną wiosną, wkroczył młody chłopak z kilkoma kartkami w ręku i usiadł na tym krześle, maskując naderwaną podeszwę na prawym bucie. Był w nastroju zaczepno-odpornym. Pewno pan przyniósł jakieś wiersze, zapytałem go. Nie było to specjalnie dociekliwe pytanie, bo w innym celu młodzi poeci nie przychodzą tutaj. Mam owszem, podpowiedział, ale nie wiem, czy pan to wydrukuje. No i niech pan pokaże, przeczytam. Dał mi wiersz, przeczytałem pierwszą kartkę i zrozumiałem, że jest to ta chwila, na którą redaktor działu poezji czeka nieraz przez parę lat, że przyszedł prawdziwy, wielki talent. Pierwszą kartkę, pierwszy wiersz, na który przeczytałem, był jego piękny liryk. Byłabyś, gdyby tak było, ale ty jesteś z emali i sadza wokół. I ten lot poezji, ta energia, ta skuteczność, to co nazywamy jeszcze lepiej słowem organiczność, aż biła z tego wiersza. Ja mówię, to bardzo dobre, niech pan da, wydrukujemy to. On myślał, że ja żartuję z niego. I rzeczywiście stale podróżował po Polsce, a nawet i po Europie. Ta podróż miała go uwolnić od cierpienia. To bardzo dziwne, prawda? Podróż, która uwalnia od cierpienia. Skąd się to cierpienie brało? Brało się z żądań ja, mówił. To ja jest wymagające, narzuca mi cierpienie. Chciał być człowiekiem nikt. Ten człowiek nikt stale podróżuje, szuka, rozpuszcza się jak gdyby w przyrodzie, żyje chwilą. Taka była myśl Stachury, takie marzenie Stachury. Zachwyt nad światem. Może to było jego celem. Co prawda istnieje dużo interpretacji i na pewno słusznych, ale nie potrafimy rozstrzygnąć, która była najlepsza. Jak to naprawdę wytłumaczyć? Pewne jest tylko to, że Stachura trafił w coś bardzo autentycznego, coś bardzo potrzebnego, zdobył ogromne powodzenie, zwłaszcza wśród młodych czytelników. I ta jego wędrówka miała oczywiście coś osobliwego i coś promiennego. To na pewno zostało w pamięci wielu. Ale udało mi się go przekonać, żeby jednak zaśpiewał te piosenki do telewizora. No i zrobiliśmy taką scenerię, dosyć ciemno, kontrastowe światła. On z tą gitarką sobie siedział w dżinsach z chlebaczkiem i te piosenki swoje śpiewał. Moim zdaniem było to wspaniałe. To było naprawdę coś takiego w tym telewizorze w tamtych latach odświeżającego. Coś innego, zupełnie z innej poetyki niż cały ten cukierkowy, landrynkowy show biznes nieszczęsny tamtych lat. No i to poszło. Poszło raz. Od razu się rozległy jakieś wrzaski, okrzyki różnych dyrektorów i prezesów, kogo ja tam w telewizji pokazuję w tych programach, które ma służyć rozbawianiu gawiedzi, a nie pokazywaniu jakichś pisarzy czy poetów. No jeszcze raz udało mi się drugi, bo ja po prostu przy jednej okazji nagrałem kilka tych piosenek, które śpiewa Edek, pokazać, no a potem wezwał mnie prezes, słynny, osławiony, ówczesny,
Krwawy Maciek tak zwany strasznie na mnie nakrzyczał, że w ogóle co to mi to w dżinsach pokazujecie, co to w ogóle jest, wiecie, rozumiecie, no taka, taka poetyka tamtych czasów, ta dygnitarska, więc tam wylał na mnie strasznie dużo pomyj różnych, że jest w ogóle to jakieś szaleństwo, co ja robię, no i jednym słowem nie mogłem już tego kontynuować. W połowie lat 60. Stachura zaprzyjaźnił się z francuskim poetą Michelem Degu, redaktorem pisma Revue de Poésie. W 1977 wyszedł w Polsce Wybór poezji Degu w przekładzie Stachury. Z kolei Degu tłumaczył na francuski Fabula Rasa. La période brève, mémorable pour moi. No ja już właściwie wiedziałam wtedy, do kogo idę. Pobiegłam do szpitala. Jadek leżał na korytarzu z kartą oznakowaną NN. Bardzo się bał, potwornie się bał tego, co się stało. Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić. Siebie zachwycić i wszystko w krąg. Wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć. Lecz nam się uda zachwycić go. Jest już za późno. Przystojny był młody chłopak, ładnie. Za późno, nie jest za późno. Książki jego wychodziły. Nie jest za późno.